mając dość ograniczone opcje co do zmiany mojej trasy powrotnej, postanowiłem uderzyć na Perth. Zaparkuję gdzieś auto, połażę trochę po zachodnim stylu mieście. I cóż lepszego, żeby zobaczyć oblicze tego miasta, jak zajechać na jego południową stronę. To jest South Perth, a tam jest Perth. No i oczywiście budynki korporacji Rio Tinto, surowce, Deloitte. To jest firma menadżerska prowadząca księgowości i różne inne rzeczy wielkim korporacjom. Nawet w Perth mają swój oddział. Wiem, bo moja koleżanka tam pracuje. Znaczy nie tu, ale w Montrealu, w takim biurze. Fajnie. Parking jest darmowy przez godzinę. Także położę tutaj, a później pojadę na drugą stronę. A może by zapłacić za parking i popłynąć promem na drugą stronę? No właśnie. No właśnie. I mieć parking z drugiej strony z głowy. I to jest myśl. Promy pływają co 15 minut. I bilet kosztuje w tom i z powrotem 3 dolary. Pod warunkiem, że się wróci w ciągu 2 godzin. Szkoda, że nie wziąłem mojego składaka. Ale nie mieścił się w walizkę, bo musiał kupić większą walizkę. I żałuję teraz. W takich miastach, no nie, ja lubię chodzić, no ale te wszystkie miasta są do siebie podobne. Szczególnie te nowe. Bo w Europie jeszcze jest co oglądać. To są stosunkowo nowe miasta. Wbrew pozorom, miasto jest pełne życia. Przynajmniej w południu. Centrum miasta tak mają. Biurowce, nie biurowce. Ludzie na innym poziomie, tak zwanym. Nie oceniam. Ciekawe, czy te miasta tak w Stanach wieczorem się wyludniają, czy są żywe. Na przykład teraz się czuję tak, był trochę jak w Toronto. Ale w Toronto na przykład o 10-11 wieczorem miasto jest martwe. W przeciwieństwie do Montrealu, latem. Dlatego jestem ciekawy, jak tutaj by było. Ale do wieczora nie zostanę. Niby fajnie, turystycznie, ale dlatego nie daję sobie na takie coś więcej niż godzinę. Po godzinie mi się nudzi. Jakbym miał rower, to by było fajnie. Wiem, odkrywacie moje ciemne oblicze. Na pierwszy rzut oka, po pierwszych wrażeniach, bardzo przyjazne miasto. Chciałem powiedzieć miasteczko, nie miasto. To jednak metropolia. Co jest fajne właśnie w Australii, to już mówiłem to, że 50-60 km stąd, góra 100 na wschód, jest całkiem inaczej, jest pusto, jest inna Australia. Także przed wyjazdem z Australii jeszcze czekam jest zjedzania w tym samym stylu miejscowości Sydney. Tak mi się wydaje, że no okej, zachodnia kultura, wiadomo, to jest znana nam kultura, bo się w niej wychowałem. Polska też do niej należy, także to jest takie no w sumie nic innego. Owszem, można by chodzić do różnych miejsc, różne miejsca, do muzeum, żeby się dowiedzieć coś więcej na temat danego miejsca, albo chociaż niekoniecznie. Mi się wydaje, że czas na coś innego po tej wyprawie. Może jakaś Azja albo Afryka. Muszę się nad tym zastanowić. Bardzo przyjemne miasteczko. Ja tymczasem nie idę już na plażę. Bo już na plaży byłem. Tutaj pójdę na plażę w tym, w Sydney. Ostatnie dni. I tutaj patrzyłem na zachód słońca, a w Sydney będę miał okazję obserwować wschód słońca po drugiej stronie. Podczas powrotu pogoda się trochę już zmieniła. W sumie tutejsze południe to jak nasza północ. Im bardziej na południe, tym bardziej no zimniej, bo się oddalamy od równika, tak? W sumie przyjemnie jest, bo już nie jest tak upalnie, jest umiarkowanie, jest ciepło i zauważyłem, że te muchy, jak nie ma słońca, aż tak bardzo nie atakują. No i tak sobie myślę, że trochę mam te plany pokrzyżowane, taki byłem troszeczkę
rozczarowany i później tak się zastanawiałem, czy to wszystko miało sens, tyle kilometrów, tak mało dni, ale sobie tak mówię, że teraz jak wracam, w sumie, oczywiście, że miało sens. To, co zobaczyłem, już jest moje. Nikt mi tego nie odbierze. I sam fakt bycia tutaj, przejechania to raz w życiu, może drugi raz w życiu później, kiedyś, to już mi daje satysfakcję, no. To jest po prostu... Ta forma zwiedzania jest tym, kim jestem, no. To jest moja osobowość i tyle. Czasami w trasie trzeba znaleźć się sam na sam z pojazdem, ale też wyjść z rutyny, bo będąc w trasie w Kanadzie, w Stanach, to już jest coś, co znam na wylot, tak? A tutaj jestem w trasie, ale to jest całkiem co innego, to jest... No nie wiem, jak to opisać, to nie jest ta rutyna. I dopiero w takich momentach mogę złapać moment refleksji na temat samego siebie, na temat mojego życia, na temat nie wiem czego. Dlatego jazda ok, ale jazda w nieznanych terenach, to może brzmieć dziwnie, ale zawsze coś wnosi w moje życie. Także tyle refleksji podczas powrotu z Perth, tą samą drogą, którą przyjechałem niestety, ale jest fajnie, do Sydney. Jeszcze mam 3 dni jazdy, a później relaksik, 1 albo 2 dni. Zależy, kiedy w niedzielę dotrę do Sydney. Chyba w niedzielę rano dotrę, tak. Czyli jeszcze może w niedzielę na plażę. W poniedziałek zdaję to auto, idę do hotelu i we wtorek odlot do Montrealu i od razu wpadnę w wir pracy. Wracam we wtorek, to będzie fajne, bo wylatuję z Sydney o 11 rano. Tego samego dnia w Los Angeles ląduję o 6 rano, czyli tak bym się cofał parę godzin w czasie. Odzyskuję ten dzień, co straciłem przylatując. I później w Montrealu będę, mam 5 godzin czekania w Los Angeles, ale z Los Angeles do Montrealu już tylko lot będzie trwał 4,5 godziny czy 5 godzin, w zależności od wiatrów. Czyli we wtorek wieczorem w Montrealu, środa wolne, czwartek albo piątek już wyjazd. Tak jest, nie ma co. 4 miesiące pracy i znowu wakacje. I takie życie dla mnie ma sens. Jak na razie. Następna ciekawostka mnie spotyka w Australii. Na górze cyklony, na dole burze piaskowe. Znaczy, to nie są jakieś poważne, no ale takie, że czasami widoczność spada do zerowej. I tak podobno ma być aż do Ceduny. Tak się dowiedziałem na stacji. Na szczęście wiatry nie są na tyle silne, żeby przewrócić nas na bok, no ale trzeba zwolnić. Bo ni stąd, ni zowąd nie widać nic. Na razie jest ok, a zaraz będzie widać 100 metrów tylko do przodu. O, tak teraz. Masakra. Czemu on stoi w miejscu? Bo nic nie widzi. Shit. Może zjadę na bok, bo jak coś za mną będzie jechało, to jeszcze mi w tyłek jedzie. Kurde, nic nie widać, nic a nic. Masakra. Ja cię kręcę.
Ja wolę poboczem jechać. No. Chwila, moment. I widoczność wraca. Ciekawe. Powiedzmy, że filtr powietrza w takim czymś szybko idzie do wymiany. Ale wieje, masakra. I tak ma być do Cyduny? 70 km? To dopiero będą jaja. Może tak będzie miejscami tylko. No, powiem, że takiego czegoś jeszcze nie doświadczyłem. W Stanach było, ale dużo mniejsze. Dużo mniejsze. I dlatego lepiej jechać, jak się wolno jedzie, poboczem, bo tamte samochody dość szybko jadą. Jak jakaś ciężarowy się jedzie za mną i się natknie na mnie, to będzie o, przerąbane. A tam jaka chmura piasku. Nieźle. Przed nami też coś będzie jeszcze. Ale tak będzie, raz jest normalnie, a gdzieś tam dalej nawiewa, więc tak będzie on and off, tak mi się wydaje. Dzika ta Australia, dzika, dzika. I zaczynam ostatni etap mojej podróży, powrót do Sydney z miejscowości Port Augusta. Tak jest, wrócę inną drogą niż jechałem, tyle plusu. Wbijemy się w te góry. I to będzie jakieś 1200-1400 km do Sydney. I jestem ciekawy, czy tam u góry jest po prostu płasko. Bo tak się zauważyłem, Australia taka jest, że są góry, ale tutaj od południowej Australii na zachód to jakby były dwie płaszczyzny, niższa i wyższa. I ciekawe, czy właśnie jak wjadę w te góry zaraz, czy tam jest płasko, czy będzie inna kraina. Zobaczymy. Także ostatnie przyjemności australijskie. Tego nizowego trafić na fajny moment na drodze w Australii albo gdziekolwiek. No szkoda, że nie zobaczę jej całej tam na północy, no ale ta droga też jest ładna. Także będę miał tylko powód, żeby tutaj jeszcze raz wrócić. I informuję, że tutaj muchy też atakują, ale po deszczu jakoś mniej, ale po prostu są wścibskie. Dwie tęcze, jedna i druga większa, jakoś jest schowana w chmurach bardziej. Wiaterku nie ma.
Trzeba będzie wrócić niedługo do zgiełku dużych miast, truckstopów, pracy. I w pracy tak często się nie staje, żeby słuchać ciszy. A poza tym, no, głównie się trzymamy dużych autostrad w pracy, nie? Także zjechać na drogę, gdzie jest mały ruch, nawet w Stanach, no jest to możliwe, ale nie aż tak bardzo. Nie aż tak bardzo. A tutaj co chwila jest spokój. Dobra, jedzie coś. Także moment ciszy będzie zakłócony. Jadę dalej. Jeszcze tylko 1200 km. A im bliżej Sydney, tym będzie bardziej już tam. Tam przypuszczam, że ostatnie 300 km już będzie zamieszkane. No patrzcie, ja sobie stoję. Teraz mnie nie atakuje. O, już. Jedna za drugą, po prostu. I nie zdążę wejść nawet do samochodu. I ona wleci za mną. Już tyle trupów jest tych much, co zabiłem. Hop. Ha, nie wleciała. Wstydzi się kamery. Mam na nie sposób. No. Koniec żartów. Dziwne rzeczy się dzieją. Opadał deszcz. I ja tak zwolniłem, bo przy drodze jest tyle kangurów, że co chwila na jakiegoś trafiam. I to bardzo blisko stoją drogi. No i tutaj też mamy jakąś taką chmurę i od tej chmury widać, że idzie konkretny wiatr i powoduje małą burzę piaskową. Co to jest za zjawisko meteorologiczne? Taka dziwna ta chmura. Widać, że z niej pada i to konkretnie, ale... I od niej idzie wiatr. Konkretny? Chyba nie, nie, no to nie jest tornado, tornado ma inną formę. Naprawdę, widziałem wiele ciekawych rzeczy w moim życiu, ale czegoś takiego jeszcze nie. Trochę poczułem się niepewnie, ale... Wahałem się, czy wjechać to, czy nie, ale nic się nie stało, ale po prostu poczułem siłę taką, no wiatr nie był aż tak mocny, może z 50-60 na godzinę, tak strzelam, ale jakby był silniejszy, to bym coś więcej czuł, bo nie czułem, żeby mnie próbowało zepchnąć czy coś, ale w pewnym momencie tak mówię sobie, jaka to jest siła natury. Człowiek z tym nie wygra. I musi mieć ogromny szacunek do elementów, bo tak. Przedostatnia noc w cieple. Znaczy nie, przedostatnia noc w kamperze, bo w Australii mi jeszcze zostało niedziela, poniedziałek i we wtorek wylatuję. Niedziela. Muszę cieszyć się ciepłem. W Polsce podobno są mrozy. W Montrealu średnia odwilż na plusie, ale jeszcze śnieg nie stopniał. Także muszę korzystać z tego, co mam. Ale będą mnie mogli wysyłać w ciepłe miejsca. Chociaż muszę znowu jechać do British Columbia. Niestety, problemy życiowe człowieka dogoniają nawet na wakacjach. Znowu będę musiał prosić szefa o kurs do British Kolumbii, miejscowość Nyngan.
No, powiem, że Toyotka dała radę. Wczoraj niestety wyskoczył mi kangur i go przejechałem. Niestety, nic nie mogłem zrobić. Jechałem może 90, wyhamowałem, zdążyłem wyhamować do 70, ale centralnie wyskoczył mi prosto pod maskę. No. I go przejechałem i widziałem, jak gdzieś poleciał. No. Ale tych trupów tutaj na tej drodze jest tyle, że to jest masakra. I dlatego unikam jazdy w nocy, no ale to się stało w biały dzień, o 12, pierwszej po południu. Niestety. Do czego zmierzam? Aha, no że jeszcze Toyotka dała radę, że zostało mi jakieś dzisiaj w Sydney, już patrzyłem, jest taka fajna plaża, tylko nie wiem, czy tam będzie można zabarkować blisko, na noc. A jak nie, no to po prostu stanę, cały dzień posiedzę na plaży. Tak zajadę na drugą, trzecią po południu, cały dzień posiedzę na plaży. Jak będzie można spać przy plaży, to tam, a jak nie, to gdzieś tam odjadę dalej. We wtorek rano zdaję auto. Muszę je umyć. W środku jest w miarę czyste, ale tam naczynia dobrze umyć. Na zewnątrz nie muszę umyć, oddać i co? Hotel, Sydney. Wtorek pakuję się w samolot i 24 godziny i jestem. Im bliżej Sydney, tereny już tak poznaję. Takie jak były, jak przyjechałem. Inna Australia, tak? No i pogoda mi się schrzaniła. Chciałem się iść nad ocean. Zobaczymy, czy tam będzie padał deszcz tak lało jak tutaj, czy tylko po prostu chmurka. No i jaka jutro będzie pogoda, żebym jutro łaził po Sydney. No. Może kampera nie będę musiał myć, bo się sam umyję. Już drugi raz pogoda w tej podróży krzyżuje mi plany. Najpierw cyklon na północy powoduje zmianę marszruty i nie objechanie. Znaczy zrobiłem taką samą ilość kilometrów, jaką miałem zrobić, ale nie przejechałem tam, gdzie chciałem. A drugi plan bierze łeb ze względu na pogodę i sprawdziłem, ma tak padać dzisiaj i jutro. I dopiero słońce ma być we wtorek. Także no, dzisiaj już ocean bu, do tego jeszcze korki przed Sydney. Wszyscy wracają z weekendu do domu, przypuszczam, jak we wszystkich rozwiniętych zachodnich miastach. No i jutro będzie padało, no. Będę chodził po tym Sydney, no ale to już nie będzie tak samo, jakby nie padało, prawda? Także skończy się pewnie tak, że pójdę do pubu na piwo, coś zjem i wrócę do hotelu, połażę, no zobaczymy. Trochę jestem zawiedziony, no ale dobra. C'est la vie. I tak moim głównym celem nie było zwiedzanie dużych miast. Znacie mnie z tego, chociaż duże miasta mają swój urok, mimo że są podobne. Więc... No dupa. Przynajmniej jest ciepło, tym się mogę pocieszyć. Mam koniec podróży. Szykuję się, żeby wyprowadzić się z kampera. Zrobiłem oryginalny setup, jaki był, jak się do niego wprowadzałem, czyli dwie kanapy, stolik i powiem, że na taką małą przestrzeń jest dość dobrze zagospodarowana przestrzeń. Tylko by mi się nie chciało tak codziennie tego montować i demontować. No. Gdyby się było w dwie osoby, to by było wygodniej, żeby sobie zjeść. Co jeszcze mogę powiedzieć? No nic, że zostało mi parę godzin do zdania sprzętu. Już teraz bym mógł zdać, ale w hotelu mogę zrobić check-in dopiero o 2 po południu, a pada deszcz, no to gdzie ja z tą walizką będę się bujał po mieście? Poczekam tak do pierwszej, pojadę tam i zdam kamper. Chciałem zrobić tak, że kamper zdam w ten sam dzień, co lot, ale to też się nie dało, bo lot mam o 11 rano, a firmę otwierałem o 8 rano i nie wiem, ile trwa procedura zdania tego kampera całego, więc przypuszczam, że co najmniej pół godziny. No i później jeszcze trzeba się dostać na lotnisko, no to zostawałoby mi bardzo mało czasu na check-in. To jest jednak duży samolot, duże lotnisko, nie wiem, jaka tu jest sytuacja. Ja tak zawsze wiem, 2,5 godziny przed lotem trzeba być. To takie długie rejsy, no takie europejskie, no, półtorej godziny wystarczy, no ale no, właśnie to. I teraz jeszcze nie wiem właśnie, czy w Australii jest tak, w Kanadzie, chociaż wątpię, że granice się przekracza jeszcze w Kanadzie, że są amerykańscy celnicy. Przypuszczam, że nie.
że dopiero odprawa będzie w Los Angeles. Bo w Montrealu i w większości dużych kanadyjskich miast jest tak, że jak się leci do Stanów z Kanady, na terytorium Kanady jest już granica amerykańska. Są celnicy. I wtedy jest taka przewaga, że jak się ląduje w Stanach, no nie traci się czasu. Na przykład jak ma się przesiadkę w krótkim terminie. Ale mi się coś wydaje, że mam na przesiadkę w Los Angeles 4,5 godziny, także tam będzie odprawa z celnikami amerykańskimi, no bo w sumie amerykańscy celnicy by mieli mieszkać w Polsce, w Australii, 15 godzin lotu, to trochę nielogicznie. Porządek trzeba zrobić, naczynia wszystkie umyć, żeby nie zostawić po sobie syfu. Zostawiam to w takim samym stanie, jakim otrzymałem, czyli czystym, ale nie czuć świeżym, no bo ten kamper już jest trochę zużyty. Czuć, że tutaj wiele osób nie mieszkało. No. Tyle wieści o wątpliwej treści. No i szkoda, że ten deszcz pada. Ile tu się kamperów zjechało. Szkoda, że ten deszcz pada, bo nie będzie co robić w tym Sydney. No. Jeszcze myślałem na plaży iść, a tu lipa. Jutro dopiero ma wyjść słońce. A jutro ja odlatuję. Tak już zjechałem z gór na nizinę, gdzie się znajduje Sydney. No i tak, no widzicie, jaka jest pogoda. Butelkowa. Niestety. Także znam kampera. Teraz przejdę do takich konkretów, które na pewno interesują pewnych widzów. Ile ta podróż mnie kosztowała? Więc cena biletu 1100, wszystko w kanadyjskich dolarach. Cena biletów 1100, wynajęcie kampera jakieś 2-300 ze wszystkimi tam dodatkami, paliwo około 2, no i jedzenie 3-4 stówy. Także no, mogę powiedzieć, że to zmieściłem się w 5000, 5500 tak z grubsza dolarów kanadyjskich. Za 3 tygodnie wydaje mi się, że było warto. Pieniądze nie są najważniejsze w życiu. To, co zobaczę, będzie na zawsze moje. W każdej wielkiej aglomeracji to samo. Poranne korki. Ile by się tych autostrad nie budowało, powtórzę to 10 tysięcy razy, użytkowników ciągle przybywa, więc prędzej czy później się będą korkowały. Ale w Australii zauważyłem w dużych miastach, tak jak Perth, tak jak Sydney, jest bardzo dobrze rozwinięty system komunikacji miejskiej. Może jutro go rano przetestuję, chociaż nie wiem, bo dzisiaj z tymi tobołami za bardzo mi się nie chce, więc wezmę taksówkę do hotelu. Ale jutro, jak dzisiaj zrobię małe rozeznanie na mieście, to prawdopodobnie pojadę. Nie wiem, czy tu jest... No jest jakiś pociąg na lotnisko. Zobaczę moje opcje dzisiaj wieczorem. A tymczasem przestał padać deszcz, no to taka pogoda już by była nawet w sumie dobra do łażenia po mieście. To jest mieszanka. Europejskie Volvo 520, koni i rura wydechowa do góry. To jest to. To jest to. I zauważyłem, że tutaj ludzie bardzo kulturalnie się wpuszczają jeden na jednego. Nikt nie próbuje cwaniakować. I jak jest na przykład zwężka, no to kolejka się robi dość wcześniej. Wiem, że to jest bardzo kontrowersyjny temat, bo istnieją różne metody rozładowywania korku. Muszę o tym zrobić film, kolejny. Ale no, ja mam pewną teorię moją, którą będę musiał Wam przedstawić kiedyś. Ale w każdym razie, kultura jazdy tutaj jest w moim odczuciu bardzo na wysokim poziomie i przepisy są bardzo ostre. Wykroczenie, jak jest 80, 83 czy 84, taksówkarz mówił mi, że już można dostać mandat. Także takie limity, jakie są bardzo surowe. Bardzo dużo fotoradarów jest w New South Wales, w innych miejscach też, w południowej Australii, ale najwięcej zauważyłem właśnie w New South Wales. Także z braku laku, nie mając co robić, czekając na zdanie kampera, sobie usiądę i wypiję kawkę w kamperze, na luzie. A jeszcze pół godzinki. Oj. No i tak z jednej strony czuję się dopełnione, bo zrobiłem to, co chciałem, ale z drugiej strony szkoda mi, że się kończą wakacje. Ale teraz tak. Marzec, kwiecień, maj, czerwiec.
ostatnie w lipcu wakacje, no to 4 miesiące. Przeżyje się, nie? No moja praca nie zawsze jest pracą, tylko bardziej jest przygodą. Chociaż z tymi logbookami nam teraz trochę psychikę będą ryły, ale to trzeba mieć tylko właściwe podejście. Właściwe podejście, porównać sobie teraz, będę często porównywał Europę do Stanów, żeby sobie polepszyć samopoczucie, bo jednak nasze reguły jazdy w Stanach i w Kanadzie są o wiele bardziej elastyczne niż te europejskie i nie mamy takich problemów, że jeszcze mamy zakazy. Także no, będę próbował sobie tak to tłumaczyć, no ale poza tym praca jest pracą. Na wakacjach gadam o pracy, nie w porządku. To znaczy, że już mnie ciągnie w trasę jednak. A jestem oszołomem jednak. Auto dostarczone w to samo miejsce, skąd zostało odebrane. I teraz tylko hotel, spędzić czas do wieczora i rano samolot. Samochód wypożyczałem w tej korporacji. To jest zrzeszenie różnych firm. Teraz czekam tylko na Ubera. Tańszy jest niż taksówka. I praktyczniejszy. Taksówkarze pewnie będą mnie przeklinali. Nie używam dużo taksówki. Ani Ubera. Raz na rok. Dobra, prysznic. I bujam się na miasto, wypić parę piw, coś zjeść, połazić i jutro powrót do rzeczywistości. Najpierw obczaję tą stację, z której jadę, ale jest naprawdę niedaleko. Mam chyba do przejechania 4 stacje, także mój poranny commute, czyli moja poranna podróż będzie trwała pół godziny. Tylko 3 minuty na piechotę. Będzie dobrze. A ja się przejdę wzdłuż Hyde Parku, tutaj też jest, aż do samej zatoki, aż do samej wody. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Po drodze muszę coś zjeść. Albo przejdę się przez park. No, Sydney to już nie Perth. Czuć dużo większą siłę miasta, że to jest większe miasto. Coś mi się wydaje, że jest bardziej kosmopolitańskie niż tamto, co nie ujmuje urokowi Perth. Każde miasto swojego ducha. Wiecie, jaka jest tradycja? No, to jest tradycja. Jeżeli chcesz wrócić w jedno miejsce, wrzucasz drobne do fontanny. Co robię? Gdyż tutaj na pewno wrócę. 20 centów. Proszę, jakie fajne miejsca można odkryć. To jest zatoka. Żeby Montreal miał tak zorganizowane przyjęcie statków. Bo do Montrealu mogą statki oceaniczne przypływać. Może nie przez cały rok, ale tam, gdzie je stawiają daleko od centrum, to jest masakra. Zawsze mnie przyciąga to samo. To miasto jest naprawdę fajnie rozwinięte. Pogoda mi się zepsuła, gdy dochodziłem do opery. A wiecie, że ja kiedyś śpiewałem w Teatrze Wielkim w Łodzi, jak chodziłem do szkoły muzycznej? Tak, tak. Kiedyś w innym życiu, przed mutacją jeszcze. No ale co? Opery się nie zwiedza, operze można zdjęcie zrobić. No i ta pogoda... nie będzie źle. Tylko jedna ciemniejsza chmurka przeszła. Piękne. Statek przypływa prosto do centrum, z takim widokiem na centrum. Rewelacja. W Montrealu by można zrobić coś takiego. Tylko że chyba przeszkadza jeden most. Jacques Cartier, jeśli się nie mylę. Ale wiem, że Batory przybijał kiedyś bliżej centrum, jak jeszcze pływał. Dawno, dawno temu. Wszystko kwestia tego, jak urbaniści to zaplanują. Muszą mieć wizję. W tym mieście, powiem szczerze, że naprawdę mają ją niesamowitą. Promy, duże statki, taksówki. Tego typu miejsca mnie nie interesują, ale też trzeba zobaczyć. McDonald's, Burger Kingi, tylko tutaj się nazywają Hungry Jacks. Też tutaj są, potwierdzam. Fascynują mnie takie miejsca, gdzie się łączą różne transporty. Widzę, że bardzo dużo ludzi używa te promy.
żeby się dostać na drugą stronę. W sumie to ja już się nazwiedzałem. Zachodnie miasta, no, mają historię w sobie, różne landmarki i tak dalej, ale poza tym wszędzie jest podobnie, restauracje różnego typu. Im większe miasto, tym większy wybór. Podobno najlepszy jest pod tym względem Nowy Jork. Tam można przez 2 lata chodzić codziennie do innej restauracji. Montreal też nie jest tyle. Może mi się nie chce, bo już jestem głodny. Może jak coś zjem, znajdę więcej ochoty. Czas opuszczać ten kraj. Fajnie było, ale się skończyło, jak to się mówi. Standardowo piwko przed wyjazdem. Mimo wczesnej pory. No i cóż, teraz tylko 14 godzin lotu, 4 godziny przesiadki i 5 godzin lotu do Montrealu. Także tutaj zakończę mój wyjazd australijski. No, trudno powiedzieć, że taki to był typ wakacji, bo wakacji aż tak często sobie nie biorę 2 razy w roku. Wiem, jestem chamski. Także taki to był typ wakacji. Od 6 lutego do 27 lutego 2018. Dziękuję wszystkim za uwagę.